Aktu Siarnia Jorgena zaprasza na film. Witam Was z powrotem. Chciałoby się powiedzieć, że na skalniaku niestety jest to parapet. Tak oto prezentują się rośliny, które przybyły z Lublina. Były nie jeden raz na tym parapecie, ale nie obyło się bez nowości. Są żywe kamienie, są inne kaktusy. Niektóre nawet kwitną. I do nich będziemy zmierzać. Lada moment. No i tutaj, proszę. Czerwone pąki. Wiosny jeszcze nie ma. Zima powoli się kończy, a może się rozkręca. A kaktus będzie kwitł. Dalej, śnieżynka szczepiona Malmiriana. Tutaj patyczak z pracy wakacyjnej. Dostałem. A wyżej znajduje się roślina bluszcz pospolity i kanadyjski, zakupiony wczoraj w Kauflandzie za 4 zł. Porozsadzałem po doniczkach i tak oto będzie się rozrastał po stelażu z drutu. Myślę, że jest to pewne urozmaicenie i wprowadzi taki klimat dżungli w pokoju. Jeszcze choi brakuje chyba, ale to z czasem. Paproć. Będę musiał ją chyba przenieść, bo z czasem będzie dostawała coraz więcej promieni słonecznych. A tu niby taki bonsai. Zobaczymy, jak się rozrośnie w tym roku. Kwitnie różowymi kwiatkami. A co do kaktusów, warto. Niezależnie, czy przynosimy roślinę, kupujemy, przynosimy na parapet, spryskać taką roślinę od wełnowców. Target Agro Cover Spray na przędziorki robi robotę. Wiadomo, taki zabieg należy powtórzyć za każdym razem. Gdy przynosimy rośliny, dwukrotnie, trzykrotnie, aby pozbyć się tych stworzeń, które osłabiają naszą roślinę. Mogą powodować gnicie. No, po prostu kaput rośliny. A tego nie chcemy. W końcu nareszcie parapet pełen roślin. Zimy już nie ma praktycznie. Może wróci, może nie. Fajnie by było, gdyby była wiosna. Szybciej by kaktusy znalazły się na skalniaku. A po drugiej stronie tak to wygląda. Weź tu rozplątaj te kable, gdy on się leni, a później udostępnij to widzom. Masz pioch jeden, nie rób, ale kochany. Trzymajcie się, cześć.